drogi Bronku, wszyscy ciebie bardzo cenimy. Oj, tatko, gdzie my trafili? A może to już nie Polska? A na kogoś nie idą? Na nas, tatko! Czas na spokój, szacunek, budowanie. By żyło się lepiej. Wszystkim. Amen. Proszę pani, ja nie jestem przeciwnikiem. No, żeby ja był bleszczaty na jedno oko, to by może uwierzył. No, formą... A ty czego taki zmartwiony? Był czas przywyknąć przecie. Kiedy ktoś zatem spyta, a konkretnie z jakiej części Polski? Odpowiadam, konkretnie z całej Polski. Amen. Każde dziecko, które się w Polsce rodzi, na dzień dobry ma do zapłacenia ponad 18 tysięcy długu publicznego. A tak zagrzęźli, my czort karty rozdaj. Minęła minuta, dosyć tego jest. I te. Dawaj no, baniaka z benzyna. Premia jest spłacona. Premia do reszty ograbić. Kontraktu na dostawę gazu. Gdzie indziej nie można było, a? Dziś kasyna i salony gier stoją w dużej mierze przed widmem bankructwa, bo nie wytrzymują obciążeń finansowych. Oj, człowieku, ile tu się nauczyć trzeba, żeby sprawę uczciwie załatwić? Uwiedzieli, że wojska idzie. Trzeba jej skóry polapać. Panie premierze, komendant główny policji, generalny inspektor Matej. Potrzebna nasza fatyga, milicja już tam była. Prędzej za bimbrem niż za tym oszustem. Domość tego dziedzictwa, które stanowi patrimonium Gniezna, kościoła, który jest w Polsce i całej ojczyzny. Jak ty mógł, dobry panie Boże, tak się pomylić? Zaprzysiężenie prezydenta to zawsze święto polskiej państwowości. Właśnie nastał koniec na samym początku. Niemca zwąchał, to zaraz krzyczy. Dziadka się wdał. Thanks, dear friends. A na co mnie to? Za demokrację od czasu do czasu był. Ale przeciw oszukańcom zawsze. Raru, growe, rura. Jaki on oszukanie? Pachowiec na urzędzie. Będę strzegł niezłomnie godności narodu. Jeszcze we mnie krew nie zastygła, aby już moje ziemie byle komu oddajać. Przyszły rok. I to jest dobra wiadomość, to jest optymistyczna wiadomość. Może być znacznie lepszy. Jakaż to przyszłość będzie, jak od zwykłej świni zależy? Ale to jest wszystko na później. Taki wstyd! Ty tego gada! Tak, przyjął! Dowodem na to, że Polska w dalszym ciągu jest dzikim krajem. Nie, trzymaj mnie, bo nie strzelgę z tym złodziejem! Proszę dla kondycji, co mi zostawi z dawnych czasów z bojowości i z tradycji. Nie. A wiersze gadał? Wysoki. No to przecież ten sam oszust do mnie jako Zenon Adamiec na 14 tysięcy oszukał. Ale on jest psychiatrą i on może to rozumieć. Bo już jest przygotowywana strategia wyjścia z NATO. Polacy sobie radzą, bo jesteśmy członkiem Unii Europejskiej. Jego nie można puszczać między ludźmi. To my już lepszego swojaka na eksport nie mamy. Tylko takiego tabana. Że ta karta praw podstawowych, na przykład w czwartym rozdziale Solidarność, mogłaby gwarantować w Polsce podobnie tak. Machlacie jak u nas z nawozami. Kazimierz, co zrobisz? Sodoma, Gomora, popatrz. Ja się gubię i nadal potrzebuję pomocy czasami. My chyba do piekła popatrz. Ja wysiada. Tą dużą radością jest ogród na Suwalszczyźnie. A czy ona chociaż szczona? Zgasić światło. Gaś.